Cześć! Jeśli nie masz problemu z nadmiarem pieniędzy, to w tym filmiku pokażę Ci, jak go mieć. Weź butelkę i słomkę i poproś kolegę, by za pomocą słomki podniósł butelkę, nie dotykając jej. Kiedy się podda, zegnij słomkę z innej strony i wsuń ją do butelki i już jesteś dyszkę do przodu. Umieśćcie banknot na butelce, a na niego połóżcie monety. Zadanie polega na tym, aby wyciągnąć banknot dwoma palcami, nie dotykając monet. I aby przy tym one nie ruszyły się. Większość ludzi po prostu próbuje szybko albo wolno wyciągnąć banknot, ale to do niczego nie doprowadzi. Aby wygrać ten zakład, zmocz palec i mocno uderz w banknot. Będziecie zaskoczeni, że ten trik zadziała również z dwoma butelkami. Wyłóżcie zapałki tak, jak widzicie na filmiku. Trzeba przemieścić 3 zapałki tak, aby ryba obróciła się o 180 stopni. Żeby wygrać ten zakład, tą zapałkę połóżcie tutaj, tą tutaj, a tą tutaj. I gotowe. Weźcie monetę i poproście kolegę, aby podniósł ją na krawędzi wyprostowanego banknotu. Nie ma szans, żeby mu to wyszło. Wy natomiast zegnijcie banknot w połowie. Na krawędzi połóżcie monetę i możecie powoli wyprostować. Zegnijcie zakrętkę i włóżcie ją w szyjkę butelki. Załóżcie się z kolegą, że niczego nie dotykając, wyciągniecie zakrętkę z butelki. Żeby to zrobić, po prostu dmuchnijcie w szyjkę butelki. Pod jedną z obróconych szklanek połóżcie monetę, a między szklankami zamocujcie zapałkę. Poproście kolegę, aby wyciągnął monetę ze szklanki, tak, aby zapałka nie spadła. Jakby długo nie próbował, nie wyjdzie mu to. A wy podpalcie więc zapałkę i po chwili ją zgaście. Trochę poczekajcie i możecie na spokojnie zabrać monetę, a później pieniądze od kolegi. W następnym zakładzie obróćcie szklankę i poproście kolegę, aby utrzymał pomarańcze na jej wierzchu. Kiedy on to zrobi, należy wytłumaczyć, że niestety to nie jest wierzch szklanki, tylko spód. Weźcie szalik i poproście kolegę, aby trzymając za boki szalika, zrobił na nim węzeł, nie puszczając go. Kiedy jemu nic nie wyjdzie, złóżcie ręce jak pokazane na filmiku. A następnie je wyprostujcie. Powiedzcie koledze, że nie dotykając ani nie zmieniając strzałki, możecie ją obrócić. Oczywiście nie uwierzy wam, a wy przed strzałką postawcie szklankę i wlejcie w nią wodę. Połóżcie przed kolegą 3 opakowania z zapałkami i wytłumaczcie, że w jednym z nich są zapałki, w pozostałych nie ma. Dobrze przemieszajcie opakowania i poproście kolegę, by wskazał opakowanie z zapałkami. Niestety, nigdy mu się to nie uda, bo wszystkie opakowania są puste, a zapałki znajdują się gdzie indziej. A więc jeśli już jesteście bogaci, to możecie mi podziękować, dając łapkę w górę, komentując albo udostępniając ten film. Trzymajcie się, na razie.